1 września 1939 roku. 81 lat temu polskie dzieci nie poszły do szkoły. To wtedy hitlerowskie Niemcy brutalnie najechały na Polskę. Polska jako pierwsza znowu musiała odeprzeć agresora. A przecież niedawno tak jeszcze, niecałe ponad 2 tygodnie temu obchodziliśmy stulecie Bitwy Warszawskiej. Bitwy, w której to polskie jednostki odparły napór bolszewików na Europę. To dzięki Polsce Europa, być może, bo tego pewności nigdy nie możemy mieć, nie została podbita przez bolszewików. Mimo tego, że walczyliśmy dzielnie, we wrześniu 1939 roku ponieśliśmy klęskę. Hitlerowskie Niemcy przy wsparciu Armii Czerwonej rozbiły polskie siły i polskie jednostki i podzieliły się naszym krajem. Mimo tego, że dużo żołnierzy trafiło do niewoli, czy to katyńskiej, sowieckiej, tak? Późniejszy Katyń, gdzie oficerowie byli mordowani, czy też zwykli żołnierze szeregowi, i tutaj mogę podać przykład mojego pradziadka, który we wrześniu 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej, był zwykłym szeregowcem. Został zatrzymany gdzieś w okolicy obecnego miejsca, gdzie była bitwa nad Bzurą, bo walczył w Armii Poznań, bo to udało mi się ustalić w toku mojego śledztwa. Został zwolniony oczywiście po kilkunastu tygodniach do domu, na szczęście, ale nie wszystkim się tak udało. Ale wracając do tematu i wydarzeń wrześniowych. Mimo tego, że alianci chcieli nas wesprzeć, choć nie do końca im się to udało, mimo tego, że zostaliśmy pokonani, nie wygraliśmy kampanii wrześniowej, nigdy się nie poddaliśmy. Czy to walcząc w polskiej partyzantce, czy to walcząc też na innych frontach tej wojny, wsparciem innych państw, słynna bitwa o Londyn, gdzie to najwięcej strąceń dokonały polskie jednostki lotnicze. Cały czas walczyliśmy, doprowadziliśmy do powstania warszawskiego, które no też okazało się klęską, ale to już wiadomo z innych przyczyn. Brakło nam wsparcia, brakło nam pomocy. Mimo wszystko jesteśmy narodem, który nigdy się nie poddał i który zawsze walczył z agresją, z okupantem i zawsze potrafiliśmy sobie dać radę z najeźdźcą, z przemocą nieprzyjaciela. Można też wspomnieć tutaj o niedawnych wydarzeniach, obchodach 40-lecia Solidarności, gdzie też ludzie zaczęli walczyć o wolność, gdzie mówi się później o początku upadku PRL-u. No i wiadomo, też doprowadziło to do upadku pewnie komunizmu w pewnym stopniu, tak? Gdyby nie zaparcie naszego narodu, to myślę, że Europa, a jej obecny obraz bardzo byłby zmieniony. Myślę, że w dzisiejszym dniu można pochylić się nad tymi, którzy walczyli 81 lat temu. I nie mówię tylko o 1 wrześniu, ale mówię też o całej kampanii wrześniowej i późniejszej walce. Bo o tyle jeszcze jak na początku było ciężko, ale było jeszcze jakieś zaplecze, choćby małe, ale było jakieś zaplecze militarne, to w późniejszym okresie na pewno było coraz ciężej. Konspiracja, łapanki, przeszukania, wywózki do obozów zagłady, czy też nawet zwykłe wyjście po papierosy mogło okazać się wyprawą po śmierć. Pamiętajmy o tych wydarzeniach, pamiętajmy o tym, co się działo kiedyś, jakim jesteśmy narodem i nigdy o tym nie zapominajmy, że zawsze, ale to zawsze powinniśmy walczyć o swoje, o swoją ojczyznę i o swoją polskość. Cześć i chwała bohaterom i ludziom z tamtych dni i ich dumnej odwadze.